Hello, witajcie serdecznie moi drodzy, trochę minęło. Zacznijmy kolejny odcinek z Angel of Death. Dzisiaj ze mną niestety Zen nie ma, ale może dołączy do nas w kolejnym tym. Dzisiaj będę sama tłumaczyła, także na starcie powiem, że ponieważ jest tutaj Zak, to może być dużo przeklinania itp., więc oglądacie to na własną odpowiedzialność. I już. Dzisiaj postaram się sama wszystko przetłumaczyć i odgrywać wszystkie role. Moment, jak to się grało. Tak długi czas nie grałam, że próbuję teraz to ogarnąć. Papiery, jakieś dokumenty z nazwami. Całe mnóstwo książek. Tutaj mieliśmy ten pokój, tak? Nie. Co my się mamy wracać teraz? Dokumenty, to no chyba się mamy wracać, z tego co rozumiem, tak? Czyjś śmiech? Co to było? Czy ktoś jest tutaj? Wiem, jakie jest twoje pragnienie. Lubię cię i będę cię kochał. Wow. Co? To jest takie creepy. To piętro. Jesteś tego piętra. Hej, co ty tam. Jakby co tam. Z czym ty się tam pierniczysz? Pośpiesz się. Lepiej będzie, jeżeli wrócę. Ty, teraz tu światło świecą. A może wcześniej też się świeciły, tylko ja jestem taka przybłęda, że nic nie wiem, nie widzę. A no tak, przecież my rozpitoliliśmy te groby ostatnio. Tak dawno nie grałam i zapomniałam, co tu się działo. Co to je? Co tak długo? Gdzie ty do diabła byłaś? Powinnam zapytać o to samo. I jakieś wiadomości? Są tam drzwi z... są tam jakieś drzwi, było ponadto pokój z archiwem, no, archiwami, no. I były tam też kolejne drzwi do jeszcze innego pokoju, ale nie mogłam, ale nie miały tej klamki, więc były zamknięte. Co? Kolejne? I znalazłam to. Ha. Ale suma. Jakieś papiery. A sprawozdanie. Jakby życiorys. O. To jest odnośnie mnie. Rachel Gardner. Co za głupie gadanie. Ta stara... to tylko papier, który opowiada twoją historię. Nic więcej, nic mniej. Ponadto... jest tutaj o pewnym gościu, który się nazywa Izak. To ty? I? Co niby czujesz, czytając to? Tak, dokładnie, jestem Izak Foster. moje odczucia? Nic specjalnego. To jest po prostu papierek opowiadający o tobie. Nic więcej, nic mniej. Nie obawiasz się mnie? Obawiać? Nie, wcale. Była dziewczyna podobna do ciebie, która mówiła to samo od dawno temu. Na początku ona się obawiała, jednak kiedy mnie zobaczyła, to powiedziała, że się zapytała mnie, czy jestem tym seryjnym mordercą z gazet. I zaczęła zachowywać się zupełnie inaczej w stosunku do mnie. Pieprzyła jakieś rzeczy w stylu nie boję się ciebie, albo jestem twoją wielką fanką. Była słodka, więc dałem jej 5 sekund na stan zamiast zazwyczaj 3. Niestety nie była zbyt szybka. I kiedy próbowałam zabić ją, ona całkowicie... oszalała, zaczęła pierdzielić przez jakąś takie szaleńcze rzeczy. Mm,
w ogóle nie mam pojęcia, co do diabła ona robi, więc powiedziałem jej, żeby po prostu... że ona by się stała tam nawet, jeżeli by się nie bała. Wtedy... ona krzyknęła, że powiedziała to tylko, ponieważ obawiała się o swoje życie. Właśnie to oznaczało, że... Boże. Wtedy sobie pomyślałam, że ta po prostu głupia suka mogła mnie pocałować w mój tyłek, nie? Po prostu ja nienawidzę kłamców, więc zabiłem ją. Czy ta historia ma coś związanego z zabiciem mnie? He. Jeżeli będę się zachowywała tak samo, to wtedy zabijesz mnie? A, tak, ty mi dajesz 3 sekundy, nie 5. Jesteś popierdzielona? O kurwa, racja, przecież ta suka chce, żebym ją zabił. Więc ona się mnie nie obawia, to znaczy... Co się stało? Nic. W ogóle dobry on jest. Więc czekaj, ty się mnie nie obawiasz. Ani trochę. Wiesz o mnie, czytałaś w tej gazecie, czyż nie? Więc nic nie czujesz? No, czytałam to. Ale spotkałam cię wcześniej, więc... Nadal nie wiem o tobie zbyt wiele. Więc nie mogę mieć żadnych jakichś... wrażeń odnośnie ciebie. No już nie znam ciebie zbyt długo, więc nie mogę mieć żadnych wrażeń odnośnie ciebie. Ech, jak tam chcesz. No i co tam dalej? Jest jakiś tam mechanizm przy tych drzwiach, ale... wierzę, że jest jakiś kolejny, więc powinniśmy się po prostu tutaj wokół porozglądać za nim. Rozumiem. A, jeszcze coś. Nadal nie wszystko. Słyszałam głos. Myślę, że to mistrz tego piętra. Ten głos mówił, że zna moje pragnienie. I nic nie powiedziałaś? Dobra, ruszajmy się. A, zanim pójdziemy. Najpierw rozpierdzielimy tą pieprzoną... ten pieprzony kamień, jakby to powiedzieć. Co? Czekaj! A, za jednym razem nie pęk? Przepraszam. Po prostu ma ADHD. Ten grób działa mi tylko na nerwy. Hej, słuchaj. Twój grób nie jest tutaj. Wyjdziemy z tej piwnicy i wtedy znajdę ci jakiś jeden. Spoko. Miło, że mi znajdzie grób. O, kartka. Mogę ci pomóc. Hej, znalazłeś coś? To nic. A, kolejna kartka. Jeżeli chcesz, żeby odejść w ból, to sprawię ci ból. Jeżeli chcesz odejść bez bólu, to będę delikatny. Cokolwiek preferujesz. Ja pierdzielę z nim. Jest tutaj kolejna notatka. Hej, jak ty chcesz umrzeć? Nie zatrzymaj się. Nie zatrzymuj się. Dlaczego się znowu zatrzymałaś? To jest napisane... Będę cieszył się, zabijając cię. Psst. Czy to jest to, co ja myślę? A, to? A co to niby może być? Nie jestem pewna, ale chciałbym, żebyś tam wskoczył i powstał przez jakiś czas, jakby.
Do wody? Ty chcesz, żebym ja co zrobił? Jeżeli masz zamiar płakać przez coś takiego, wtedy... Hej, nie powiedziałem, że tego nie zrobię. Przecież ja jestem do ciebie, ja do diabła nie umrę przez coś takiego. Będę po prostu w ciszy, to kurde, przetrwam przez cały ten czas, ja pierdzielę z nim. Ja nie umiem tłumaczyć przekleństw jakichś tam innych pierdzielenie takich. Nie jestem osobą, która musi tłumaczyć takie rzeczy, bo to my takich rzeczy nie ma. W każdym razie, nie mam pojęcia na co ty, na jaki durny pomysł wpadłaś. Albo w jaki sposób ty chcesz, że umrzeć. Ale nie będę tam zbyt długo stał, więc się lepiej pośpiesz. Czy ty naprawdę masz zamiar zabić mnie? To znaczy... Nie, niektóre tutaj tłumaczenia to naprawdę. Jeżeli tak bardzo chcesz umrzeć, to czemu nie po prostu nie popełnisz samobójstwa? Ponieważ to jest niewybaczalne. Ha? Niby dlaczego? Ponieważ to tak powiedział Bóg? To diabła z tym. Cóż, nie jestem zbyt pewna, ale jeśli to są słowa Boga, to muszą być absolutne, więc to niewybaczalne. Ach, Bóg tak powiedział, co? W tym przypadku... Po prostu spełnię twoje obietnice ze wcześniej i zabiję cię. To jest coś, czego chcesz? Więc czego ty chcesz? Żebyś była użyteczna. A to, jeśli zabijecie... Ponadto, kiedy będę cię zabijał, to możesz spróbować pokazać jakąś, nie wiem, wyraz twarzy, złość, płacz, błaganie o swoje życie. Pokazanie złości albo płacz, albo błaganie o swoje życie. Wiesz, twoja twarz powinna pokazywać jakieś emocje. Jesteś pewna, że na pewno nie jesteś martwa? Jestem żywa, dlatego chcę, żebyś mnie zabił. Ach, w porządku, w porządku. Możesz dać jakiś uśmiech? Uśmiech. Uśmiechnęła się. I co? Masz martwe oczy. Tak, nie za dobrze. Nie marnuj już czasu i idź to zrób. Hej, po prostu mam stać na tym, czyż nie? Więc teraz pośpiesz się i idź. Jest tutaj zimno. Okej. Więc muszę wrócić do tego miejsca ze wcześniej. I pewnie stanąć na takim kamieniu tam, co był na tym mechanizmie, tak? To idziemy. Czekaj, shiftem się przecież biegało, co ja robię? Idź tam. A, kolejna karteczka. Okej. Nie musisz się obawiać, wiesz dlaczego, ponieważ mamy jedno i to samo pragnienie. Jest ciemno. Wcześniej było tutaj światło. Dobra, czekaj, jak się... Którym się... Co ja zrobiłam? Aha, dobra, po prostu tam było ciemno. A, przecież my mamy latarkę w tym. Jak jestem durna. Kolejna antetka. Chcę spełnić twoje pragnienie. I przy okazji także swoje własne. Okej. Okay. Jeśli to możliwe, to chcę, żebyś sama to, żebyś sama mi wybrała. To znaczy, że to nie byłoby świetne na początek miłości? Kolejna notka, ile o tych?
Wiem wszystko tobie. Ty chcesz umrzeć, racja? Za dużo tych notatek. Prawda? Więc po prostu powiedz tak. Drzwi są odblokowane. Nie! Ten dzieciak jest jakiś creepy. Kurwa, jak długo mam jeszcze stać w tej wodzie? Hej, chyba coś właśnie grnęło pod moimi stopami. Czy to oznacza, że mogę się ruszyć? Patrz, jak się cieszy. Zastanawiam się, co ona robi. To znaczy, powinien wrócić do tego miejsca, gdzie ona była. Gdzie ona chodziła, nie? Aha. A, co jest? Wygląda na to, że coś tutaj psuje w tej elektryczności. Co za chujowne miejsce. No, nadal nie wróciła. Co tam zrobiła się w środku dzieje? Ta suka nie uciekła. Uciekła ode mnie? Nie, to by się nie wydarzyło. Co do diabła ona tam może robić? Nie może uciec. Ona nie... co to diabła jest z nią? Ona nie ucieka, nie wykazuje żadnych emocji. Tak, zabicie jej będzie nudne. Pomimo jej martwego spojrzenia, ona to też wygląda trochę tak... Ona w ogóle nie wygląda jako żywo. Chcę to wszystko wywalić z mojego umysłu. Nie no, znowu? Jesteście poważni? Co głupia. Co tam jest? Ty niszczyciel grobów. Ha? Siema, Zak. Eddie. Jak to miło ciebie tutaj spotkać, ale dlaczego ty zniszczyłeś moje groby? To jest głupie. Aha, spoko. Dlaczego on zrobił dla nas grób? Czy nie wydaje mu się, że jest zbyt pewny siebie? Nie? Cholera. Przepraszam. Nie dokończyłem jeszcze swojej roboty. Dlaczego twój był taki na wpół zrobiony? Ale myślę, że jest w porządku. Pasuje ci to, czyż nie? Więc może ja zrobię najpierw twój grób na początek. Cóż, wystarczy już tego. Jestem o wiele bardziej zainteresowany zrobieniem grobu dla tej dziewczyny na początek. Wiesz, ja zakochałem się. To jest zawsze takie samo, robienie grobu dla tych wszystkich ofiar morderców, dzień w dzień. Jestem znudzony. Pewnie, robienie grobów jest moją pasją, ale... te ciała, nie mam dla nich ani trochę, nie ma w nich niczego pięknego, nie ma w nich w ogóle miłości. To piękno jest tym, czego ja pragnę. Ale ta dziewczyna... Ja chcę nic więcej niż zrobić dla niej grób z moich marzeń. I myślę, że jesteśmy w tym samym wieku też. Ponadto myślę, że mogę ją nawet zrozumieć. Ona jest zupełnie inna. Dlatego myślę, że zrobienie dla niej, że ona powinna być o wiele piękniejsza niż on. Ponadto jej, Boże, pragnienie też idealnie pasuje. Co ty do diabła próbujesz? Ha?
że jakby on sprawi, że jej życie będzie moje. Okej. Okay. Proszę, ja się nie orientuję w niektórych słówkach, bo to są takie typowe słówka, wiecie, takie pod szaleństwo, takie no dziwne, takie podchodzące pod tematykę morderstw i inne takie, no w otome takie słówka zazwyczaj nie występują ani w szkole takich słów, raczej nie uczą, więc... Więc niektóre rzeczy ciężko mi jest przetłumaczyć i przepraszam, no ale chyba chodzi bardziej o to, żeby się cieszyć z grania. Chociaż pewnie byście woleli, żebym lepiej to tłumaczyła, no ale... postaram się. Brzmisz jak jakiś mał... To brzmi... Nieważne. Po prostu znów się kłócą. Cholera, nie mogę zobaczyć nawet mojej rąki, co dopiero to jest przed moją twarzą. Pieprzony mały bachor. Cholera z nim. Hej, wracaj z powrotem. Jest zimno. Nie mogę otworzyć. Chyba musimy Rachel iść do... Co? Coś jest nie tak z latarką. Znowu się to dzieje. O, ty skór. O, ty skórkowany. Nie. Co się nie tak jest z nią? Hej, Rachel, chcę spełnić twoje pragnienie. Co to by... co tu jest? To wygląda jak przyrządy, które mają za zadanie odmierzyć tą... Coś tu jest? Aha, temperatura wody, okej. Tylko, że tutaj nic więcej nie ma. To gdzie ja mam iść? Rachel, nie. Ha? To światło. Nie rób nic głupiego. Nie bądź taka zaskoczona. To ja mówiłam cię przez ten cały czas. Nikt inny, tylko ja. Nie ma potrzeby uciekać. Nie będę próbowała ciebie zabić jak z nienacka, jak inni. Poza tym, znam twoje pragnienie. Moje pragnienie. Tak, dokładnie. Nie mam czym się martwić. Wiem wszystko o tobie. Twój ojciec i matka byli tak blisko ciebie. Wszystko. Nawet jeżeli to ja, to zabranie twoje życie. Zabranie ciebie życie i wystawienie idealnej i zrobię idealny grób dla ciebie. Plus spójrz na mnie. Jesteśmy w tym samym wieku. Więc byłoby to o wiele bardziej praktyczne niż dla innych. What the fuck? To dziecko ma dziwne rozumowanie. Albo to ja mam dziwne rozumowanie. Ja? Dlaczego ty milczysz? Proszę, Rachel. Czemu się tak ciemno zrobiło? Proszę, powiedz tak. Hej! Wracaj mi tu. Powiedziałem, wracaj tutaj teraz. Aha, znowu jesteś mczakiem. Kurwa, nie słyszy mnie? Gdzie ona? Nie bym mógł pójść. Ach. Ten gówniarz.
On kocha ją i chce ją zabić. To sprawia, że jestem jeszcze bardziej wściekły. Nie mogę jej pozwolić jeszcze umrzeć. Ona mówiła, że coś było w kolejnym pokoju tam. Racja. Ściana w innym pokoju gdzieś tam obok. Że ściana powinna jakoś tam dzielić te dwa pokoje. Więc powinien to spojrzeć. Ale w którym? W którym pokoju? Że tam u góry jest inny, no to tam nie może nic dzielić. Tutaj? Nie, tu są zamknięte. Tutaj chyba też zostało, nie? A, że tu ściana. A, że ta dziura w ścianie. W sumie tutaj też była dziura. Uff, nie ma jej tu. He? O, jest tam jednak. Hej, słyszysz mnie? Jesteś tam? Rachel, czy to nie jest dla ciebie problematyczne? No po prostu powiedz mi swoje pragnienie. Chcę umrzeć. Spójrz, powiedziałeś to. Rachel. Więc pozwól mi spełnić twoje pragnienie. Więc, czy powiesz tak? Ojejku, jakiś ty biedny. Czy to może być przez niego? Powiedz mi, dlaczego to musi być Zack? Obiecał mi, że mnie zabije. Co? On jest takiego bezładu. Zostanie z ciebie po prostu plama, jeżeli cię zabije. Ale jeżeli ty to zrobisz, to on nie będzie mógł stąd wyjść. Co z tego? To nie powinien być twój problem. Hej, słyszysz mnie? Jesteś tam? Spójrz, jaki głośny. Kogo wybierzesz? Go czy mnie? Moja słodka Rachel. Będę ciebie kochał, kiedy ty w końcu spoczniesz w pokoju. Hej! Ty chcesz, żebym zabił za tym nudnym wyrazem na jej twarzy? Co za pieprzony idiota. Zamknij się! Rachel i ja właśnie rozmawiamy. Hej, słyszysz mnie? Nie słuchaj tego opierdzielanego groborobowicza czy coś w tym stylu. Ja mówię do ciebie. Nie? Tak, ciebie. Słuchaj. Nie myśl nawet przez jedną sekundę, że możesz sama sobie tak po prostu umrzeć. Wszyscy ludzie tylko będą pierdzielić, że kto ciebie kocha, to cię zabije. Ale to ja mam ten honor. Przysięgam na Boga. Na Boga? A Boże. Więc miej pewność, że nikt tego nie zrobi przede mną. Boże, jakie oni dziwni są. Patrz, to się cieszy. Okej. Rachel? Uderz w tą ścianę z całej siły. Raj. Spoko. Spoko? To wcale nie tak, że on się bał rozwalić swoją kosę o kamienie i te nagrobki, ale o ścianie to się nic nie dzieje, no nie? Gdzie jest ten pieprzony pachor?
Dlaczego Rachel? Dlaczego się pomyliłaś, kazując mi cię zabić? Nie kazując ciebie zabić. Oczywiście, że ty się tylko mylisz, ty popierdzielony pachorze. O rany, jakiś ty jest wulgarny. Rachel, ty naprawdę chcesz być z niego zabita? On jest definitywnie gorszy. Dlaczego więc nie ja? O wiele czyściej bym wykonał tę robotę. Przestań już pieprzyć. Po prostu pokaż się i to zakończmy. Rachel, ty zostałeś przeze mnie zabita. Możesz więc na mnie poczekać jeszcze chwilę. Spoko? Łytyfy? Ten dzieciak jest normalny. Ja się łamię na tłumaczeniu tej grze, niby to jest tylko elfek, ale się łamię nad takimi niektórymi słówkami. Seryjnie. Nie wiem, może dla was się to wydaje łatwe, ale dla mnie to niektóre słówka to jest kompletny kosmos. A, ten dzieciak znowu mi przeszkadza. Ty nie umrzesz, zanim ja cię nie zabiję. A, znowu to pierdziel. Czemu ta gra w 90% wschodzi na to, że to będzie nie możesz umrzeć, zanim ja cię nie zabiję. Spoko. Jak już powiedziałem wcześniej, jeżeli ty umrzesz, wtedy nie będziesz w ogóle użyteczna. Jak ona umrze, to nawet nie, to nie będzie obchodzić, hello. Więc to zrobisz, racja? Zabijesz mnie. No przecież to powiedziałem. Ty powiedziałeś wcześniej. Bóg. Powiedziałeś Bóg. Tak, to było na Boga. Powiedziałeś przysięgam na Boga. To jest prawda. Ty przysięgłeś na Boga dla mnie. Ty przysięgłeś, że mnie zabijesz. Tak, masz rację. A teraz odsuń się ode mnie. Ja nienawidzę kłamać. Rozumiem. Spoko. Więc robię wszystko, co mogę, żeby być dla ciebie użyteczna. Ja pierdzielę. No to dobrze. Więc co teraz robimy? Słyszałam głos z tych drzwi tam wcześniej. Myślę, że tamte drzwi mogą być teraz otwarte. Ten dzieciak czeka. To właśnie opowiedział. Dobra, myślę, że tutaj sobie zasejwuję. Zasejwuj. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.